Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. 12 odcinek Dying Light 2 przed nami. I teraz tak, zaczniemy sobie, jesteśmy dalej na bazarze, zaczniemy sobie od przeszukania naszej skrytki, bo wpadły nowe dodatki do Dying Light 2. Tak więc jednym z tych dodatków był pakiet Ronin, za co dostaliśmy właśnie jakieś tam ubrania oraz broń i jeszcze pakiet Authority, gdzie tak samo dostaliśmy jakieś ubranka i broń, czyli... Tak, mamy tutaj zbrojne ramię władzy. Czy na pewno chcesz odebrać przedmiot? Tak, chcę go odebrać. No i? Czy on jest już w moim posiadaniu? Tutaj jest, tak? Aha, i teraz ze schowka możemy sobie te bronie przenosić. A, czyli tak to działa. Dobra, no to kumam. No to w takim razie tak, bierzemy jeszcze nakrycie głowy. Tak. I teraz też trzeba tutaj przenieść do naszego ekwipunku. Rękawice. Tak, bierzemy. Teraz to. Okrycie tułowia też zawijamy. Dodatek spodnie dresowe. Dawaj te. Buty sportowe też te sobie weźmiemy. I to chyba wszystko, nie? Dobra, czyli teraz tak. To wszystko trzeba teraz poprzenosić. Okej, te bronie jeszcze sobie tutaj zostawimy. Czyli teraz tak. Już sobie możemy wejść w nasz ekwipunek. I to wszystko teraz poubierać. Dobra, przerażająca czapka jest już ubrana. Dalej, rękawice przerażające są też ubrane. Teraz tutaj. Czyli to jest to, przerażająca kurtka. Przerażające rękawice. Bojówki. I buty. Dobra. Czyli ten cały zestaw Authority, 6x6, wszystko mamy. I jeszcze ta broń, no to tą już sobie na razie wyrzucimy i weźmiemy zbrojne ramię władzy. Dobra, mamy ciekawe bronie przy sobie. Jeszcze to sobie wymienię. Ok. No dobra, bardzo mi się to podoba, jak jesteśmy teraz przygotowani do... wojskowe apteczki. Które też nam się na pewno tutaj przydadzą. Są już razem z nami. Okej, dobra, jestem gotowy do tego odcinka. Czyli tak, będziemy sobie teraz robić zadanie główne. Pertraktację. I to jest w sumie jedyne zadanie, które mamy dostępne. Czyli mamy zabić zbirów Jacka i Joe'ego. Karl nalegał, żeby Sophie negocjowała z Jackiem i Joe'em w sprawie dostępu do zapasu wody. Ja miałem się upewnić, że nikt nie ucierpi w trakcie negocjacji. To zadanko znajduje się tutaj. No to lecimy i widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy niedaleko miejsca tego zadania, ale ja otrzymałem informację, że jesteśmy naprawdę niedaleko miejsca, gdzie znajduje się kolejny inhibitor. Czekajcie, gdzie on kurde jest? Gdzieś tutaj. O, tam, za tymi drzwiami. Dobra, czyli tędy sobie przejdziemy. Dawaj, 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 dawaj. Okej, otwarte. Tutaj jest pusto. I czy tędy przejdziemy? Przejdziemy. Dobra, dawaj, otwieramy tą skrzyneczkę. Cyk. Zabieramy wszystko. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, czy coś jeszcze tutaj mamy do wylutowania? Jakiegoś specjalnego? Dobra, czyli tutaj wszystko. Jeszcze raz wchodzimy do tego miejsca skażenia. I teraz tak, tutaj mamy jakąś skrzyneczkę ciekawą. Narzędzia, no dobra, na pewno się przydadzą. Czy coś tu jeszcze mamy jakiegoś ultra do wzięcia? No bo te zwykłe szare rzeczy, no to są zwyklaczki, nie? Później mamy zielone, niebieskie i żółte, nie? To wszystko osobne są kolory co do jakości rzeczy, które będziemy zbierać, nie?
Ta skrzyneczka, też ją otwieramy. Jeszcze minutę mamy. No spokojnie, damy radę. Dawaj, dawaj. No i tych surowców myślę, że mamy już naprawdę sporo. Tak więc też bardzo dobrze, że zdecydowaliśmy się teraz już na zadania główne. Bo myślę, że właśnie i ekwipunek, i bronie już mamy mocne. Więc możemy właśnie skupić się na wykonywaniu zadań. Dobra, czyli miejsce, do którego mieliśmy się udać, jest już niedaleko. 22 metry stąd. No to jesteśmy. Aha, dobra, siemano. No zobaczcie, zdecydowana różnica między wyższymi poziomami. No dobra, załatwione. Wszyscy załatwieni. Nikt nie przeżył. Pieprzone zwierzęta! Weź kryształy. Suzy je miała. Dobra, znajdź Suzy. A, siemanko. Suzy? A, chyba nie żyje. Karl, zabrali go. Żyje. Co? Gdzie? Do obozu. Musimy... Suzy? Suzy, gdzie są kryształy? Suzy? Znalazłem Suzy. Nie żyje. Nie wierzę. Najpierw Pisklak, teraz ona. Szlak! 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 Nic nie mogłaś zrobić. Nie. Ale jej tam wysłałam. Ludzie Joe'ego porwali Karla. I nie widzę kryształu. Kurwa! Kurwa! Jebany! Co? Zbój! Wielki, ohydny skurwiel! Jest powolny, ale uważaj. Przeszukaj resztę ciała, Aiden. Może kryształy wciąż tam są. No dobra, no to co, powalczymy sobie chyba z nim, nie? Dobrze, że już raz go pokonałem. Tak więc wiem, że jesteśmy w stanie to zrobić. Aha, no tu jeszcze kilku innych nas atakuje. Dobra, no my nie musimy z nim walczyć, my musimy tylko przeszukać ciała. Ajajaj, za długo to trwa przeszukiwanie. Dobra, tu jakieś szmaty mamy, buteleczkę, ale to tego nie potrzebuję. Dawaj, dawaj, uciekaj stąd, kurwa! Ja pierdziele. Zdążę? Kurde, nie zdążę. Dawaj go! Kurde, to nie ten. Dobra, to dawaj tamtego. Pierwszego. Złom, czyli no w ostatnim, nie? W ostatnim możliwym będą pewnie kryształy. Dobra. Sophie. A nie, jednak nie. Nic nie mają. Pewnie zabrali je, zanim przyszedłeś. Wszystko się pochrzaniło. Dobra. Dość pierdolenia się z tym. Spotkajmy się przy ich obozie, na dachu przy estakadzie. Ruszymy za Karlem i naszymi kryształami. Jack i Joe zapłacą za ten pierdolnik. Dobra, mamy wabiki. Teraz mamy spotkać się z Sophie. 130 metrów stąd. Dobra, niedaleko. No to lecimy. Żyjesz tam? O, Hakon! Siema, ziomek! Nie powiedziałem tak nikomu od trzeciego rozwodu. Doceniam, ale nie nakręcaj się. Nie śpieszy mi się do Orzenku. Dowiedziałeś się czegoś o zabójstwie? Słyszałem, jak brat Sophie wspominał coś o śmierci Lukasa. Na razie tyle. Teraz mają większy problem. Bandyci, o których wspominałeś, porwali Karla. O cholera.
Dokładnie. Pomagam sobie go odbić. Dobrze. Zdobądź jej zaufanie. Może zorientujemy się, co wiedzą. Tylko uważaj, mogą być podejrzliwi. Ale jeśli się uda, Aitor przepuści nas do centrum. Nie wiem, czy widzieliście, ale na samym początku użyłem tego mocnego ciosu, teraz też. Krzyk! No ta, poddajesz się? Nie ma tak łatwo. Dobra. Okej, czyli tutaj mamy średni zamek do otwarcia. Dobra, mamy to. Co w środku? Mamy jakąś broń? Okej. Broni nigdy za wiele, myślę. Tutaj mamy jakieś miejsce zadanka, ale to jest zadanie nocne. Dobra, kiedy indziej się tym zajmiemy. Jeszcze 50 kilka metrów. Aha, tu mamy wiatrak. No to jak jesteśmy zaraz pod nim, no to czemu by sobie tego nie zrobić, nie? Dobra, dawaj, wjeżdżamy. Aha, chyba tu najpierw. Tak jest. Teraz tutaj. Dobra, sobie odpocznij chwilkę. Skakujemy jeszcze wyżej. I co teraz? Aha, tędy. Tu pewnie będzie jakaś drabina. No i dobra, wiatraczek ogarnięty. Dobra, wiatrak, wierzba, 500 punktów parkouru otrzymaliśmy za to. Kurde, no, dawaj. O kurw. Myślałem, że biegniemy po tym przez chwilę. Dobra, jesteśmy też na miejscu zadania. Hej, Herman. Gdzie Sophie? Opuściłeś akcję. Mogłeś się przydać. Dobra, rozumiem, że mam tu poczekać. Dobra, czyli to jest kolejny ze snów Aidena. Śnimy o siostrze. Aiden, co się z tobą dzieje? Mia, gdzie jesteś? Mia! O nie! 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 No dawaj ją, zabieramy. Co, akurat wtedy zaczął się przemieniać? Cholernie Jack i Joe zapłacą mi za to. Od początku miałam złe przeczucia. Plan Carla był do kitu, ale mu uwierzyłam. Jack i Joe mieli coś wspólnego z morderstwem Lucasa? Joe mógł mieć. To kompletny świr i złodziej. Wiedział, że stróżowie by go powiesili. Ale Jack by go zgasił. Jest tchórzem. Myśli racjonalnie. Nie obwiniaj się. Mogło być gorzej.
Gdybym zaufała sobie, mielibyśmy wodę i więcej naszych by przeżyło. Robiłaś swoje. Rozkazy wydawał Karl. Tak, ale moje posłuszeństwo ma granice. Wiem. Dlaczego nie wysłałaś Hermana? Takiemu nikt by nie podskoczył. Jego? Jest silny, ale bezbronny jak dziecko. Coś takiego. Nie rozumiesz. Herman prawie nie słyszy. Był ochroniarzem mojej matki. Znam go, odkąd byłam mała. Po jej śmierci pozostał nam bliski. Kiedyś w schronie padły światła. Zarażeni weszli oknem. Herman nas bronił i rzucił w jednego z nich granatem. Przeżył eksplozję, ale stracił słuch. W bezpośrednim starciu nikt go nie pokona. Ale jak ktoś go zajdzie, jest bezbronny jak dziecko. Zabójcza kombinacja, zwłaszcza dla niego. Dlatego wolę go pilnować. Czasami nie wiem, czy to on chroni mnie, czy może ja jego. A jaki mamy plan? Od teraz ufam intuicji. Ostatni raz zdarzyło się coś takiego. Gdybyś się pośpieszył, paru z naszych by przeżyło. Pielgrzymi mają zapierdalać jak jebane gazele. Zamknij ryj! Co? Gdyby dotarł na czas, mielibyśmy przyjęcie, a nie stypę. Jak zmienisz zdanie? Czasem jest jak wrzut na dupie, ale kiedyś zrobimy razem coś dobrego. Bisklak, twoje zdrowie! Bisklak był wam bliski, tak? Pisywał wiersze. Pokazywał mi je i mówił, że wszyscy inni są na nie za głupi. Nie wyprowadzałam go z błędu. Był w porządku. Przyjęłam go po tym, jak stracił ojca w ciemnej strefie. Miał 10 lat. Był dzieckiem. Właśnie. Nie miał nikogo innego. Więc go przyjęłam. Jeśli zabijesz tych bandytów, to... Kutasa i Fiuta? Myślisz, że zabicie panów Kutasa i Fiuta coś zmieni? Śmierć zwykle dość sporo zmienia w życiu. Karl się mylił. Trzeba było od razu ich brać. Tak czy siak, pomożemy mu. Jest jednym z nas. Uratujemy go i odzyskamy te kryształy. Poza tym nie odpuszczę im wymordowania naszych. Ralf, Suzy, Logan, Pisklak, trzeba ich pomścić. Jack i Joe skazali ich na śmierć, więc umrą. Twoje radio. Czasem łapię szumy. Pójdź do Alberto. Naprawi ci takie rzeczy od ręki. Dzięki. Tu Aitor. Idź, ale nie zwracaj na siebie uwagi. Ładnie razem wyglądacie. Jestem blisko, na dachu. Pogadajmy. Teraz? Chodzi o twoje życie. No dobra, no to idziemy dalej. Spotkajmy się z Aitorem, który jest naprawdę niedaleko stąd. Dobra, musimy się dostać na drugą... Kawałek po kawałku. Za Ralfa, Suzy i Pisk za naszych. Dobra, pijcie sobie tam, w spokoju. Ja was zostawiam. No i dobra, idziemy tędy. Okej. No kurde, no to jeszcze sobie go może ogarniemy. A, bo tak, przecież mamy trzeci, ja zapomniałem o tym. Czyli możemy wejść już w umiejętności i tak, wzmacniamy zdrowie. No, czas najwyższy myślę, nie? Na wzmocnienie zdrowia, czyli odporność mamy już na 5 minut 43 sekundy i tak wygląda nasz bohater. No elegancko. Okej, czyli ten inhibitor, 30 kilka metrów, no bardzo niedaleko. A kto to jest? Aha, siema ziomek, obrońca jakiś. Dobra, 20 kilka metrów.
Anomalia GRE. Kurde, no dobra, idziemy. Anomalia GRE to leże upiora, potężnego zarażonego, który wypacza okolice i wskrzesza otaczających go wrogów. Aby zmierzyć się z upiorem, musisz wejść na obszar anomalii GRE nocą. Gdy pokonasz upiora, otworzy się pobliski wojskowy pojemnik, w którym znajdziesz inhibitory. Aha, czyli najpierw trzeba pokonać chyba tego upiora. On tutaj będzie wskrzeszał wszystkich dookoła. No ale musimy go pokonać, dawaj. O kurde. O ja pierdzielę. Dawaj, dawaj, uciekamy. Gdzie on jest? Tam, czyli on więcej zdrowia, on się nie leczy, nie? Dawaj, już go prawie mamy. No! Cyk! Dobra. Co on tutaj przy sobie ma? I teraz tak, jak się to podpalało? O, właśnie. Pięknie. Dobra, idźmy po inhibitor. Okej, czy coś tutaj oprócz inhibitora się dzieje? O. No dobra, sporo rzeczy do wylutowania było. No i bierzemy główną skrzyneczkę. Cyk, to nie było takie trudne. Pokonaj swoją pierwszą anomalię GRE. $1500 doświadczenia do walki. Chyba wbiliśmy nowy poziom. A nie, jednak nie. No dobra, czyli co? Tutaj mamy wszystko załatwione, więc możemy wracać tam na górę. Ale czy tędy wejdziemy? Wejdziemy. No dobrze, skończyła się też noc. Kurde, poczekajcie, jak tam dostaniemy się na samą górę? No tędy pewnie. Czyli teraz w bok i teraz w górę. No to dawaj, Aitor, co tam chciałeś? Będziesz tak tam stał? Czy przyjdziesz? Czego tu szukasz? Nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Najpierw bandyci Jacka i Joe'ego zabili ludzi Karla. Teraz Sophie przygotowuje kontratak. Nie uczestniczysz w tym, co? Sam powiedziałeś, że mam się do nich zbliżyć. Zamierzam przeszukać obóz Sophie. Dlatego przyszedłem cię ostrzec. Ludzie zaczęli plotkować. Znalazłeś dla mnie Łazarza. Mogą podejrzewać cię o bycie szpiegiem SP. Nie wydaje mi się. Chętnie przyjmują oferowaną pomoc. Podobno. Ale ci ludzie nas nienawidzą, Aiden. Razem z każdym, kto dla nas pracuje. Więc jeśli mają podejrzenia, szczególnie z Sophie... Poradzę sobie. Lukas też tak myślał. Wiesz, jak skończył. Głupio by było znaleźć cię gdzieś w rowie. Z wyciętym kawałem skóry. Przyszedłeś mnie ostrzec? Pomogłeś mi z Łazarzem. A ja dbam o sojuszników. Sophie po prostu walczy o wodę. Nie sądzę, żeby cokolwiek podejrzewała. Tak sądzisz? Ona nienawidzi stróżów prawa. Wini nas za to, że nie pomagamy Bazarowi i za śmierć matki. Więc kiedy zaczniemy przesłuchiwać jej ludzi, lepiej uważaj. Dzięki za ostrzeżenie. Dowiedziałeś się czegoś w naszej sprawie? Sophie też jest ciekawa, kto zabił Lukasa. A co ma ci powiedzieć? Wiedzą, że jak udowodnimy im winę,
To będzie rzeź. Dowiedz się o Sophie, kiedy planuje atak. Informuj na bieżąco, gdzie jesteś. Bądź ostrożny. Uważaj na siebie, pielgrzymie. No jak na razie cały czas jesteśmy podwójnym agentem, ale no w końcu mówiliście, że będzie trzeba wybrać. Dobra, czyli teraz mamy dołączyć do pozostałych. Czyli co, znów do nich wrócić trzeba, nie? Kto tam pomocy potrzebuje? Zobaczmy, ile jeszcze tutaj... No właśnie, punkty doświadczenia walki. Jesteśmy bardzo niedaleko kolejnych poziomów. No to dobra, pójdźmy sobie jeszcze tam. No, jeszcze troszkę czasu nam zostało, więc spoko. Powiedzieli, że mnie zabiją. Zaraz cię odpalę. Aha! Takie rzeczy się dzieją. Zabierz mi na skład! Zabawisz teraz, Dobku! Niespodzianka! Pięknie. Dobra, czyli 200, 205 doświadczenia. No, to nie da nam jeszcze nowych poziomów, ale zbliża nas do nich. Więc myślę, że spoko, że sobie to zrobiliśmy. Dobra, wjeżdżamy teraz na dachy. I kontynuujemy te zadanie. A kurde. Już czas na nas. Zdaje się, że Sophie tu nie ma. Rozejrzyj się za nią. Musimy. Tato, jest pielgrzym i Barney. Brzmi nieźle. Zapytaj ludzi, ale żeby Barney ustalić, gdzie jest Sophie. Jeszcze. Jeśli chcesz pogadać, to może... No chcę. Szukam Sophie. Dokąd poszła? Powiedziała, że ma coś ważnego do załatwienia. Poczekaj z nami. Jeśli chciałeś sprawdzić, czy mam chłopaka, to nie, nie mam. Co nie znaczy, że masz u mnie jakiekolwiek szanse. Bo nie masz. Jeśli sądzisz, że obchodzi mnie, czy masz chłopaka, to mam to w dupie. Co nie znaczy, że jak zmienisz zdanie co do moich szans, to ja też zmienię zdanie. Dobra. Co cię sprowadza? Pilnujcie dziś Barneya. Ten facet jest jak neon z napisem Wielkie Kłopoty. Fakt. Herman, dla świata jest lepiej, gdy milczysz. Hej, widzieliście Sophie? Sophie, tak. Poszła i... powiedziała... Poszła tam. Właśnie. Dzięki. Czekaj! Jeszcze... Jeszcze jedna sprawa. Coś nie tak z twoim... Nie działać ci... szwankuje, no... Tata pyta, co jest nie tak z twoim radiem. O, czasem skrzeczy, ale póki działa, nie ma co w nim grzebać. Mogę cię o coś zapytać? Jasne. Mów mi, Aiden. Vincenzo. Aiden, jak się zostaje pielgrzymem? Jesteś mordercą? Vincenzo! Co? Dlaczego? Skąd ci to przyszło? Tato, pytam, bo mnie to interesuje. Opowiesz mi o tym, Aiden? Nie jestem wcale taki ekscytujący. Musiałem zabijać, ale nie jestem mordercą. Bycie pielgrzymem to dla mnie tylko droga do celu. Jakiego celu? Vincenzo! Zostaw go! W spokoju! Do znalezienia mojej jedynej rodziny. Znalazłeś? Jeszcze nie, ale mogę być blisko. Oby ci się udało. Ja nigdy nie znalazłem Federica. Kogo? Federica. Był moim najlepszym kumplem. Byliśmy jak bracia. Znaliśmy się od zawsze. Zniknął tak samo jak inne dzieci. Z powodu tych jebanych testów. Testów?
Mówisz o testach Gierę? Słyszałeś, że kiedy zbudowali mury, próbowali tu opracować szczepionkę? Wszystko trafił szlak po paru tygodniach. Pewnego dnia Federico rozpłynął się w powietrzu. Graliśmy w nogę. Potem poszedłem do domu. On też. Nigdy go już nie zobaczyłem. Jestem pewien, że go zabrali. I to nie wszystko. Widzisz, nie był jedynym dzieckiem, które zaginęło tamtej zimy. Było ich więcej? W tym samym czasie zaginęły dwie dziewczynki z budynku obok. I więcej dzieci w całym mieście. I żadnego nie udało się odnaleźć? Nie, ale biorąc pod uwagę to, co mówiła matka Federica, chyba wiem, co się stało. Federico miesiąc wcześniej był w szpitalu z zapaleniem płuc. Jego matce powiedzieli, że jakiś lekarz GRE zlecił badania krwi, ale nie powiedzieli jej dlaczego. Tydzień po tym, jak wypisali go ze szpitala, nagle zniknął. Pamiętasz nazwisko lekarza? Nikt go nie znał. Nikt w szpitalu nie powiedział nam nic poza tym, że robił coś tajnego dla GRE. A potem wszystko szlak trafił. GRE się rozpadło. Później część dzieci znaleziono w Central Loop. Ale nie Federica. Każdego dnia zastanawiam się, co się z nim stało. Mam nadzieję, że żyje. I że kiedyś go znajdziesz. Chcecie pieniędzy? No dobra, dosyć długa rozmowa z Vincenzo i jego ojcem. A ten ojciec tak troszeczkę działa na nerwy, nie? Z tą jego gadką. Dobra, jest Sophie. Jestem. Jak twoje radio? Już działa? Czasem działa, czasem nie. Jak mu się zachce. Suzy, Logan! Przysięgam, że ich rozszarpię, a potem zeżrę! Pisklak! Ralf! Wasze zdrowie! Kocham was! Co teraz? Pamiętasz początek upadku, Aiden? Mgliście. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Przez jakiś czas broniliśmy kościoła przed zarażonymi. Moja matka dowodziła. Każdego dnia traciła dziesiątki ludzi. Próbowała utrzymać wszystkich przy życiu, a ja pilnowałam Barneya. Błagała stróżów prawa o pomoc, ale ją zignorowali. W końcu została ranna. Świtało. Zaprowadzili mnie do niej. Na dach zakrystii. Spojrzała na mnie i kazała mi obiecać, że zaopiekuje się bratem. Powiedziała to takim tonem, jakby pożyczała mi samochód i chciała, żeby wrócił nietknięty. Potem wyznaczyła Karla na swojego następcę i mnie na jego zastępczynię. Wyrośniesz na dużo lepszą przywódczynię niż Karl, powiedziała. Ale dopóki świat płonie, ludzie nie będą słuchać kogoś tak młodego. Myliła się. Całe życie myślałam w taki sposób. Koniec z tym. Teraz rozumiem moją matkę. Przywódczyni musi być bezwzględna. Wtedy nie byłam gotowa. Teraz jestem. Chyba wiem, co masz na myśli. Wiem też, co to strata. Mówisz o kimś konkretnym? O mojej siostrze. Przykro mi. Może nie musi ci być przykro. Okaże się. To przez nią. Przyszedłeś do miasta? Tak. Sophie, musimy pogadać. Pora działać. Im szybciej to zrobimy, tym gorzej będą przygotowani. Aiden. Źle zaczęliśmy znajomość. Łyczek na odwagę? Jesteś pewien, że powinieneś tyle chlać przed misją? Ja? Mam najmocniejszą wątrobę w Villador. Martw się o siebie, pielgrzymku. Gdzie Sophie? Tam. Na dachu. Mam cię na oku. No dobrze, czyli co? Ruszamy dalej. Więc dołącz do Sophie. Ona jest tam 47 metrów stąd. Czy jakoś tam dachami? O, właśnie, tędy. Z
Zobaczmy, kto kogo dorwie. Okazuje się, że especy nas obserwują. Niech zobaczą, co stanie się z Jackiem i Joe'em. Co może stać się też z nimi. Mówiłaś, że to pora na działanie. Działamy. Wysłałam do obozu troje zwiadowców. Karl i Kryształy muszą być gdzieś wewnątrz budynku. Obozy bandytów. Zbliż się do obozu bandytów i wykorzystaj lornetkę do zidentyfikowania punktów wejścia, przywódcy obozu oraz elementów otoczenia, które można wykorzystać. Aby przejąć obóz bandytów, musisz zabić przywódcę obozu i jego poruczników, a potem zająć obozowy totem. Gdy przejmiesz obóz, ustanowisz bezpieczną strefę i zdobędziesz dodatkowe nagrody, doświadczenie, broń, stroje itd. Warta jest nieliczna. Pewnie większość śpi. Jest kilka wejść do obozu. Wbicie od frontu to samobójstwo. Najwięcej straży. Ty idź pierwszy, my ruszymy z drugiej strony. Weźmiemy ich z dwóch stron. Jak coś pójdzie nie tak, wycofujemy się do bazy. Gdzie? Do motelu Tango. No ale co, to wszystko? No dobra, jeszcze skorzystajmy z tej lornetki. Spróbujmy znaleźć sobie jeszcze jakieś interesujące, ciekawe rzeczy. No, cyk, zrzut wojskowy. Ale to chyba wszystko, nie? Tu już wszystko wiemy. No, sporo przeciwników jest tutaj do zabicia. Okej, czyli co? No musimy teraz dostać się tam na miejsce, ale myślę, że zrobimy sobie to w następnym odcinku, moi drodzy. Albo nie, a dlaczego? Dawaj, ruszamy, normalnie. Kurde, z małą ilością zdrowia tam wbijemy. Skradanie się, w takim miejscu najlepiej się skradać. Wciśnij, aby kucnąć i przemieszczaj się, wykorzystując kryjówki, dzięki którym będziesz mniej widoczny. Wykorzystuj elementy otoczenia do rozpraszania wrogów. Monety, butelki i cegły powodują hałas, którym przyciągnie ich uwagę. Zakradnij się za wroga i wciśnij, aby go wyeliminować. Poznaj umiejętność bojową dźgnięcia, aby wyeliminować wrogów szybciej i ciszej. Zmiana planów, Aiden. Zaatakowali naszą kryjówkę. Kto? Sophie? Są tam moi ludzie. Znajdź Karla. Uratuj go i odzyskaj kryształy. Szybko. Zrobię, co mogę. Dobra, jednak nie. Jednak zrobimy sobie to w następnym odcinku. Ja nie chcę tam wbijać z takim niskim poziomem zdrowia, więc ja sobie wrócę do bezpiecznej strefy. Prześpię się, czym samym zregenerujemy zdrowie. I w następnym odcinku już ruszamy na ten obóz bandytów i sobie go ogarniemy. A w tym momencie to będzie już wszystko, tak więc wielkie dzięki za uwagę. No i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.